Byłam z sushi na spacerze w paczkomacie i przyniosłam dwie paczki. I tu jedna jest paczka z różnymi tutaj dobrociami, z którą zaraz będę nagrywać filmik, więc niedługo to zobaczycie. A druga to jest paczka z Douglasa. I moja mama ma teraz urodziny i zamówiłam jej perfumy. Chciałam Wam pokazać, ale zamówiłam pakowanie na prezent i są tak zapakowane, więc nie pokażę Wam. Ale co ciekawe, kiedyś narzekałam, że nie dostałam tych miniatur, które były... Wiecie, jak na przykład tam w Douglasie jest napisane, że... Bo zamawiałam je ze strony. Więc czasami jest napisane, że na przykład tam kup produkty Estée Lauder za 300 zł, a dostaniesz zestaw miniaturek. No i kiedyś tak zamówiłam, a wcale nie dostałam i mi napisali, że się skończyły. I teraz było, że do tych zakupów miała być jakaś zestaw miniaturek Sensai Kanebo. I dostałam tylko... taką miniaturkę kremu, nie zostaw miniaturek, jeden krem, ale co ciekawe, słuchajcie, dostałam, patrzę, że tu jest jeszcze taka torebeczka i właśnie to są perfumy Cartier, moja mama sobie kiedyś, wiecie co, kiedyś mnie pytała o niej, sobie zapisałam tę nazwę i stwierdziłam, że jak kiedyś nie będę wiedziała, co jej kupić, to jej kupię właśnie te perfumy, dlatego no, nie mogę Wam niestety właśnie pokazać, bo są zapakowane, ale patrzę, że tu coś jeszcze jest, tylko też nie będę, wiecie co, rozpakowywać, bo no to jest na prezent, ale tak ładnie, o, zobaczcie. Także jestem w szoku, drogi Douglasie, że proszę bardzo, tutaj no z tego to bym, no nie wiem, no nieważne, też fajnie, ale że to dołożę, to tam w ogóle nic nie było napisane, że coś takiego można dostać, więc jestem w szoku. A poza tym jeszcze mam tak, La Nuit Trésor Lancôme, miniaturkę perfum. Ach, no i w ogóle w Douglasie była jakaś taka promocja, że jak zamówicie dwa produkty, to macie minus 20%, a ja nic nie potrzebowałam, więc po prostu wzięłam sobie taką maseczkę, wiecie, żeby coś było bardzo taniego i żeby mieć no, zniżkę na te perfumy. Więc ślimakową taką maskę ze Skin 79 sobie wzięłam. Ale tu jeszcze powinny być, ach, tu jakieś... O, nie lubię, jak to Tomkowi wzięłam miniaturkę perfum, ale nie lubię, jak oni tak robią, bo tego się nie da zużyć, bo to jest tylko taki... tester do sprawdzenia zapachu. Łe. No ale no nic. Także takie moje zamówienie i ja idę nagrywać film z tym. Już zajęłaś pudełko? Ktoś się w komentarzach pod zdjęciem śmiał z Kici, że Kicia jest jak prawdziwa kobieta. Uważa, że ma rozmiar mniejszy niż ma. Nie, że mieści się w rozmiar mniejszy niż ma. Tak? Fajnie w takim małym pudełeczku? Kupiłam mamie jeszcze pierwszy tom Stulecia Winnych. Mam nadzieję, że jej się spodoba, to wtedy kupię jej resztę, bo ja, jak wiecie, czytałam na Kindlu, ale mam nadzieję, że jej się spodoba. Pewnie tak, bo mamy podobny gust, jeżeli chodzi o książki, więc tutaj wkładam do prezentu. Wam nagrałam film z tymi pięknymi malinowymi ustami, bardzo ładny kolor, ale kiedy oglądacie ten vlog, to już tamten film na pewno się pojawił, więc możecie sobie obczaić, co to. I... ach, czekajcie, jedna rzecz. Co tu tak? Nie wiem, świeci mega słońce. Nie wiem, co jest. Słuchajcie, kupiłam sobie dysk zewnętrzny, drugi, do komputera. O, a tutaj... A, to my kupił od kamienia, czy musimy tam położyć.
Kupiłam dysk zewnętrzny, bo jeden już taki 2-terabajtowy cały zapełniłam. Kupiłam teraz 1,5 terabajta. Mam nadzieję, że będzie działał z Maciem, bo kiedyś kupiłam i mi kurczę nie działał. I muszę sobie pozgrywać pliki, bo już mam zawalony dysk. Wiecie, filmy jak się zapisują, no to one tak mają 2-3 giga. A że ja sporo tego nagrywam, to po prostu potrzebuję jakieś miejsce do przechowywania. Ach, i wiem, co wam miałam opowiedzieć. Słuchajcie, złożyłam zamówienie z Oysho. Na no, po prostu nowe piżamy. Jakoś tak z rok temu mniej więcej. Zrobiłam takie większe zamówienie i powiem wam, że jestem mega z tych piżam zadowolona. Oprócz jednych spodni, które tak trochę się sprały po prostu, ale też nie jakoś tragicznie, tak żeby jeszcze je trzeba było wyrzucić, no ale coś tam się z nimi zadziało, to reszta wygląda jak nówka sztuka i po prostu wolę chyba kupić droższe te piżamy tam, niż te wszystkie tańsze i po prostu wywalać, bo to się nie opłaca. Tym bardziej, że oni mają piękne te piżamy, drogie są jak cholera. Tam kurczę, no taka piżama, niektóre piżamy tak kosztują 200 zł, jak się kupi górę i dół, więc naprawdę są drogie, nie oszukujmy się, ale no tak jak mówię, jakość była super, też są ładne. I wiecie co, zamówiłam sobie w środę i wybrałam tą przesyłkę ekspres i tam jest napisane 24 godziny do 48 wysyłka. I wczoraj dostałam maila, że przygotowują, wczoraj, czyli w czwartek, czyli już tak po 24 godzinach, że przygotowują moje zamówienie i niedługo będzie wysłane i założę się, że dzisiaj, czyli w piątek mi wyślą jakiegoś maila, wiecie, wieczorem, że nie wiem, że mi wysyłają tą paczkę i dostanę ją w poniedziałek. No to w ogóle dzięki za taką kurde ekspresową wysyłkę, bo zamówiłam w środę, a pewnie dostanę w poniedziałek. Co to ma być za ekspresowa wysyłka? Masakra! Nigdy takiej, nie wiem, chyba z Zary nie zamawiałam, no bo to też jest Inditex, ale kurde, no lipa. Serio, jak dostanę tą przesyłkę, to napiszę, że trochę nie halo. No to jest masakra, dobra. Słuchajcie, ostatnio te wszystkie rzeczy, czy kosmetyki, czy inne rzeczy są po prostu tak pakowane, jest tyle śmieci się produkuje, tyle tych wszystkich naklejeczek, pudełeczek, tego wszystkiego, to jest po prostu masakra, to jest przesada, w ile opakowań są rzeczy pakowane, naprawdę. Dobra, słuchajcie, ja idę. Właśnie dzisiaj muszę poświęcić trochę czasu właśnie na to, no, na porządki na dysku. Idę to zrobić, a potem zjem obiad, bo już jest późno. Jestem głodna, więc odzywam się do was później. Lew gotuje. To wygląda jak mozzarella z daleka. To jest half homemade pizza. Tak. Bo Lwu się nie chciało ciasta robić. Czyli przetłumaczmy. To będzie domowa pizza w połowie. Ponieważ tutaj mamy tajny składnik. Ciasto z pizzerii. Każdej udanej pizzy. Ciasto z bardzo dobrej pizzerii. Przez co pizza będzie bardzo dobra. Ale ostatnio jak robiliśmy swoje, też wyszło bardzo dobre. Tym niemniej, jest piątek po południu i dlatego zrobimy i tak jestem dumna, ciasta. Że Lew nie chciał zamawiać, tylko się dał namówić na nie, ja to zawsze pizzę. Lubię. Pewnie, no tak. Tutaj mamy ser. Mamy też mozzarellę, ale stosujemy mieszankę serów mozzarelli z... To Lew stosuje. Z jakimś dobrym polskim serem. Mamy też gorgonzolę, będą 4 sery. Nie, będą 3 sery. Z ananasem. Z ananasem, dokładnie. Mamy pieczarki. Tutaj jest lwa przysmak. Piękny. Piękny, czerwony. Zrobisz taką, że nie będziesz mógł zjeść. I czy ja kiedyś taką pizzę zrobiłem, której nie mogłem zjeść? Nie. Co tu mamy?
No wszystkie oregano tam jest, mamy. Każdego jest po dwie torebki oczywiście, ale bazylia, czy na pewno mamy, czy nie trzeba kupić? Czosnek wszystko granulowany, bardzo dobrze, bazylia, dobrze. Tutaj mamy z tygodnia włoskiego. A tam są cztery różne, ci wyjęłam z szafki. Z tygodnia włoskiego tutaj mamy sos pomidorowy z sycylijskich pomidorów czereśniowych. 99% pomidorów. Ostatnio z niego robiliśmy. Bardzo dobry jest. Tutaj mamy coś, czego na pewno dzisiaj nie użyjemy. Użyjemy na słonią pizzy. Tu mamy coś, czego też nie użyjemy. Dobrze, to robimy. Znaczy lew robi. Słoń się patrzy raz w życiu. Teraz ja będę siedzieć na stołeczku i się patrzeć, jak ty gotujesz obiad. No nie, przecież mamy podział obowiązków. No sos ci mogę zrobić. No właśnie, a ja wszystko resztę dobrze zrobię. Dobrze, no. Super. No i posiekasz pieczarki. Nie. Dobra, to jest moja pizza, będzie pół na pół. Połowa to jest sos pomidorowy, który sama zrobiłam. Pieczarki i mozzarella i jakiś inny żółty ser tarty. A tu jest taki sos serowy, serowo taki śmietanowy. Do tego jest gorgonzola, której nie widać, i też dwa rodzaje sera, także o, proszę bardzo. Tak wygląda moja pizza dzisiejsza. Ale ma mięcho i pieczary. I gorgonzolę? Mhm. Też masz wielką tą pizzę. Sushi, jak się patrzy! Sushi! Czujesz szyneczkę na pizzy? I w ogóle czujesz pizzę. Dręczysz psa. Dlaczego? Nie wiem, ale na pewno zaraz ktoś tak napisze. Że dręczysz ją, że musi wąchać szynkę. No jak czujnie patrzy, czy ci nic nie spadnie. No już mi spadło raz. Dlatego teraz jest czujny. Stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze kąpiel przed jedzeniem pizzy. I tak, wygląda to, jakby ktoś obsikał wannę. Ale to jest ten olejek jakiś ajurwedyjski z DM-u. On bardzo ładnie pachnie, on jest taki pomarańczowo-czerwony. I wystarczy bardzo mała ilość. Ma naprawdę ciekawy zapach. Oj, trochę za gorącą wodę leję. I tu mam jeszcze pół tego, tej babeczki, tego, tej kuli takiego cupcake'a, ale powiem wam, że nie była ta kula jakaś fenomenalna. No ale skoro mam, to zużyję. Jeszcze to dorzucę do kąpieli. Dobra, upiekliśmy. To jest lwa, ale apetycznie wygląda. A to jest moja. Nie zjemy tego w życiu, jakie to jest ogromne, zobaczcie. To jest moja ręka, to jest lwa pizza. Ogromne są, naprawdę. Przetestuję maseczkę ze ślimakiem. Chcesz? No. No to jakąś ci znajdę zaraz. Ta jest ze śluzem ślimaka. Ale naprawdę nie żałuję, nie żartuję, zobacz, naprawdę, snail. Nie chcesz takiej. Więc przetestuję tą, zobaczymy, jak się sprawdzi. Już się żegnam z wami na dzisiaj i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa.